Witam wszystkich serdecznie. Szybka wstawka, jak to się mówi, był temat. Nie wiem, czy widać, jeszcze są pajęczynki na silniku. Tak jest dbane o silnik. Jak, nie, jak są pajęczyny, to znaczy, że silnik działa. O co chodzi? Mam tutaj nakulane od ostatniej wymiany 247. Szybko do kabiny, ile przekulałem. Jest 253. Jest to prawdopodobnie faktyczny stan, ile samochodzik ma nakulany i co ja chcę pokazać szybko. Jest tutaj nalany olej 540 i widać, mam nadzieję, jeszcze widać bagnet. Ile ma przejechany samochód, widać bagnet. Używam mojego GM-a. Olej z GM-a, on fajnie płucze i fajnie wszystko wypukało. Mam ręczniczek i po prostu dziobnę do środka, do klawiatury. I co tu mamy? Popatrzcie, to jest 30-letni samochodzik. Tego syfu praktycznie... Idziemy tam do słońca lepiej. Może będzie widać. Przepraszam, jak ostrość się traci albo coś. Tak wygląda wytarcie klawiatury w 30-letnim samochodzie, co był regularnie, no przynajmniej ja regularnie wymieniałem olej. Tak to powinno wyglądać. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Korek powie ci prawdę. Korek wygląda fajnie czysto, więc nic się nie dzieje raczej z głowicą. Jak tutaj by były jakieś takie, jakby to powiedzieć, gluty białe, masło się robiło, to albo silnik się nie nagrzewa, czyli termostat jest padnięty, albo coś jest z głowicą. Ja wiem po tym, co kiedyś robiłem pomiary sobie, że warto sprawdzić te zawory, bo raz, no w sumie trzy razy regulowałem zawory. Warto kontrolować, jak chodzą zawory. Wiem, że tutaj coś jest nie tak. Tutaj bardzo dużo odbiegało od reszty. No ale daję radę. Co jeszcze? Warto sobie robić takie notatki. Kiedy, co było wymieniane. Jak widać, ja używam ceramizera i różne dodatki do układu. Przez co to myślę, że daję radę. No i mam napisane... To chyba to samo. A nie, pardon. To jest stara wymiana, to jest nowa wymiana. Olej 5W40 syntetyczny 253. To było 2021, czyli za niedługo mnie czeka wymiana, więc jak coś, to pokażę, o co chodzi. I wymieniłem sobie świeczki, mimo że niby były jeszcze ok. Czyli taka mała poprawka. To jest aktualnie nakulane 253 przy wymianie było, ale to było pomału rok temu. Ok, czyli tutaj to mogłem by ściągnąć, ale miałem napisane, kiedy co miałem dodane do wspomagania, do benzyny i do przekładni. Dobra, też warto sprawdzać, w jakim stanie jest płyn chłodniczy. To będę wymieniał, bo mam uszkodzone z mojej własnej winy, no ale mamy dawcę i z dawcy to będzie wyciągnięte. Dobra, dzięki wielkie, pozdrawiam, na razie, cześć.